Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci krok po kroku, dlaczego nie warto tworzyć stron internetowych samodzielnie, dlaczego nie warto ich zlecać kuzynowi, studentowi, ani jakiejś pierwszej, lepiejszej, przypadkowej agencji, która zrobi to, nie wiem, za 2,5 tysiąca złotych. Powiem Ci, jak gigantyczne oszczędności możesz uzyskać, mając dobrą stronę, nie fanpage. Żaden fanpage. Fanpage to tylko narzędzie do generowania ruchu. Ty musisz mieć stronę internetową i tam gromadzić dane, tam podpiąć analitykę, piksel Facebooka, piksel innych systemów reklamowych i udowodnię Ci, dlaczego jest to tak ważne. Na przykładzie jednej z moich firm, Oblicze Biznesu. Link oczywiście macie w opisie, możecie sobie zobaczyć tą stronę. I już spójrzcie, jakie wrażenie macie pierwsze, jeżeli chodzi o kolory, animacje, być może nagłówek, call to action i profesjonalne wideo. Nie wyobrażam sobie w 2024 i później, jak to oglądasz, żeby Twoja strona nie miała dzisiaj profesjonalnego wideo w najwyższej jakości, w której opowiadasz o produkcie i usługach, tutaj jakiś język korzyści. Ta strona już jest poddawana optymalizacji, bo my sprawdzamy, jak zachowują się ludzie na stronie i podejmujemy na tej podstawie kroki. I widzisz, tutaj jest cały czas podwieszony przycisk. To bardzo dobrze działa, szczególnie na telefonach komórkowych, bo mamy to dokładnie zbadane. I zobacz, zwykła strona internetowa, jak pójdziesz do przypadkowej agencji, która utworzy Ci to na jakimkolwiek szablonie, będzie miała współczynnik konwersji na poziomie 0,5% do 2%. Co to oznacza? Że jeżeli konwersją jest u nas wypełnienie formularza, to jest główna konwersja, umówienie się na rozmowę, to na 100 osób, które wejdą na przykład z reklam, social mediów, z różnych miejsc na stronę, to maksymalnie 2 osoby umówią się na rozmowę telefoniczną, gdzie będziesz mieć możliwość coś im sprzedać. Mamy jeszcze mikrokonwersje, na przykład 70% przeskrolowania strony, czyli użytkownik przez 3/4 strony przejechał. Kolejną konwersją może być na przykład 2 minuty spędzone na czytaniu oferty. Każda metryka jest ważna. Biznes skuteczny to biznes, w którym wszystko mierzymy. I tutaj mamy też, dla kogo jest ta oferta, kto najbardziej skorzysta, przykładowe realizacje. Będą tutaj też opinie klienta, tak naprawdę chyba już jutro wrzucane. Tutaj są zdjęcia naszego studia. Czym zajmuje się ta firma? Ta firma zajmuje się wideo. O, co tu się stało z jednym zdjęciem? Już trzeba działać szybko. O, jest. Słuchajcie, ta firma robi wideo. Robimy firmowe kanały YouTube oraz jakieś reportaże w firmach, wywiady w studiu. Mamy 6 sal do wyboru i to jest marka Oblicze Biznesu, którą prowadzę, którą rozwijam, która zajmuje mi w tej chwili najwięcej czasu. I gdybym miał słabą stronę internetową, którą sam sobie gdzieś wyklikam, to po pierwsze cena moich usług byłaby dużo niższa, bo dobry branding, dobra jakość buduje wrażenie i sprawia, że ludzie chcą mi więcej zapłacić, jak obejrzą sobie, w jakiej jakości to jest wszystko wykonane, prawda? Więc mamy wyższą cenę dzięki lepszej stronie. Zwykła strona to może być koszt 2000 zł. Strona wykonana przez moją agencję, bo my też budujemy takie całe procesy sprzedażowe dla klientów i taka pełna strona z automatyzacjami i ze wszystkimi, strona profesjonalna, to jest koszt do 20 tysięcy złotych. I tutaj mamy cały proces, automatyzację na zapleczu, wszystko spięte z systemem CRM. Pokażę Ci to wszystko w dalszej części tego materiału. I zobacz. Zwykła strona, dwa koła, strona profeska, u mnie czy u jakiejś takiej innej profesjonalnej agencji będzie kosztować pewnie około 20 tysięcy. Łatwa nawigacja, zobacz, jak tutaj mamy nawigację na przykład. Pach, automatycznie scrollowane. Wszystko jest postawione na technologii Framer,
Czyli nie żaden WordPress, który muli, który ma 1000 wtyczek, zacina się non-stop, trzeba aktualizować, tylko wszystko oparte o najnowsze technologie. Odpalamy tutaj Framera, mamy taki bardzo fajny edytor. Ale mówiąc o tym, co my chcemy od tej strony, to strona ma sprzedawać. Pamiętajcie, że strona istnieje po to, żeby sprzedawać, więc jak idziecie do firmy, która wykonuje Wam stronę, musicie mieć zdefiniowane cele. Główną konwersję, mikrokonwersję. Tu mamy podglądy na inne urządzenia. I tu, jak wejdziemy w śrubkę, mamy też taką podstawową analitykę, która pozwoli nam wyciągać już pierwsze wnioski z tego biznesu. Widzimy, skąd pozyskujemy ruch. Tutaj Facebook dominuje, jakieś reklamy. Mamy trochę ruchu z YouTube'a, trochę ruchu z Instagrama, trochę ruchu z mojej strony blogowej tomaszguzik.pl, strony agencyjnej. Więc nawet z TikToka coś tam się dzieje, więc mamy tu wszystko mniej więcej pogrupowane. Oczywiście warto bazować też na Google Analytics, ale wejdziemy jeszcze głębiej. Jak strona powstaje, to nie jest tak, że nam się coś wydaje, że widzi mi się, że ta strona jest profesjonalna, dobra i to będzie działać. Kiedy strona jest już gotowa, wchodzimy do testów, zaczynamy budować testy. I tutaj mamy narzędzie True Conversion. Możesz też skorzystać z alternatywy, na przykład Hotjar, i tutaj możemy zmierzyć konwersję na poszczególnych etapach, możemy zobaczyć mapy ciepła, możemy też zobaczyć nagrania. Zobaczmy teraz, wejdźmy sobie w zakładkę Funnels. Czekaj, jest opóźnienie jakieś czy nie? Mówię na żywo. Raz, dwa, trzy. No, raz, dwa, trzy. Delikatne jest opóźnienie, ale myślę, że sobie poradzimy. Słuchajcie, tutaj mam jakieś poustawiane lejki. Mam oblicze biznesu, lejek VSL, zaraz Wam go wytłumaczę, jak on działa, i mam lejek główny, czyli strona główna. I zobaczcie, wejdźmy sobie w raporty. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, bo większość właścicieli stron internetowych tego nie ma. Mierzymy strona główna i strona podziękowania, czyli jeżeli ktoś na obliczu biznesu wejdzie i wypełni formularz, tak, rozwijamy formularz, to zobaczy stronę podziękowania. I my na tej stronie podziękowania wyświetlamy jeszcze WhatsAppa, żeby szybko złapać kontakt z tym człowiekiem. Można automatycznie przejść do WhatsAppa, my takie wdrożenia robimy, zobaczcie, możemy kliknąć. I teraz tak. I teraz tak, moi drodzy, zamykamy WhatsAppa i wracamy do True Conversion. Zobaczcie, mamy tu jakąś konwersję i możemy sobie to wszystko wyfiltrować, bach, i zmierzmy sobie lipiec, bo aktualnie działamy reklamowo w lipcu i od 1 do 15 zmierzmy dane, select. Dlaczego w takim zakresie dat? Bo tam się coś wydarzyło u nas. Na obliczu biznesu wtedy wprowadziliśmy tutaj numer telefonu od razu. Jak ktoś chce szybki kontakt, to może sobie kliknąć i zadzwonić. Więc my to wprowadziliśmy. I chcemy zobaczyć, czy po dodaniu tego numeru spadła konwersja. Bo teoretycznie mogła spaść, chyba że tego ruchu nie jest za dużo. Ale zobaczymy. Wejdźmy sobie tam od 16 do dzisiaj i zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie, konwersja na poziomie 14%, czyli dodanie numeru telefonu jeszcze nam spowodowało wzrost konwersji. Oczywiście tego ruchu jest na tyle mało jeszcze, że nie można oceniać w ten sposób. Ale już jakiś pogląd, że dodanie tego numeru nie wpływa negatywnie na konwersję. A teoretycznie powinno, bo część osób zadzwoni bezpośrednio i nie wejdzie na stronę podziękowania. Kolejny krok, który dodałem dosłownie parę dni temu i też nie wpłynął na konwersję, dodanie pola z informacją o stronie internetowej. I teraz, kiedy wiem, że to nie wpłynęło negatywnie na konwersję, to ja mogę dodawać kolejne pola, na przykład dotyczące budżetu reklamowego, aby rozmawiać tylko z kwalifikowanymi leadami, tak? Więc to jest kolejna cenna dana. Możemy też na tej podstawie obejrzeć sobie hitmapy, zobaczyć raporty,
dotyczące tego, jak ludzie się zachowują na komputerach, na telefonach komórkowych. Możemy to wszystko prześledzić i na tej podstawie dokonywać różnych analiz. Zobaczcie, jak się ludzie zachowują. Jest tutaj jakiś taki raport. Scrolla może. Przełączymy się na scroll, niech się załaduje chwileczkę i zobaczmy, jak ludzie przeglądają stronę, w którym momencie wychodzą, jak to wygląda. I mamy około 60% osób przechodzi od góry do dołu na tej stronie, więc całkiem nieźle. Możemy zobaczyć też jakieś kliknięcia, gdzie ludzie klikają. Pyk, pyk, pyk. Mamy też move, czyli gdzie przewijają, jak ruszają kursorem. Musimy chwilę poczekać, aż się załaduje. I zobaczcie, tutaj też mamy te dane fajnie pokazane. Co prawda narzędzie się coś ścięło, że tutaj pewnie chodzi o przeglądarkę, że to jest takie czarne, ale już jakiś pogląd mamy. I teraz wracając, możemy sobie wejść jeszcze w nagrania i zobaczyć, jak ludzie się zachowują na poszczególnych urządzeniach. I to jest kolejna informacja, więc jak agencja Ci tworzy stronę, to dowiedz się, czy ona tylko tworzy, oddaje Ci projekt i do widzenia, czy ona też pomaga w optymalizacji. Bo jak klient do nas trafia, to my też dbamy o optymalizację tej strony w przyszłości, żeby działała jeszcze lepiej. I mamy tu jakiś ruch na Safari, możemy takie nagranie sobie odtworzyć. I zobaczymy nagranie sesji, jak zachowuje się użytkownik, tak? No tutaj jest na telefonie komórkowym, czyta sobie ofertę i teraz już wiesz, na czym się skupiać na tej stronie. Jeżeli ty widzisz, jak ten człowiek się zachowuje, co robi, możesz ich filtrować, kto skonwertował, kto nie skonwertował, sprawdzać każdy ruch na Twojej witrynie i na tej podstawie dopiero podejmować decyzje biznesowe odnośnie strony. Więc mamy tu hitmapy, mamy nagrania i na tej podstawie wyciągamy sobie wnioski od czasu do czasu. Wchodźcie tu i oglądajcie te nagrania, żeby ulepszać tą stronę. Mamy też w kontekście oblicza osobną kampanię, gdzie komunikujemy się już bardziej precyzyjnie, gdzie jest wideo. Załadujmy. Ważne jest, żeby ustawić na przykład w Vistia to wideo, żeby mierzyć też, przede wszystkim, żeby ono się samo włączało i dopiero jak klikniesz, tutaj jest zapętlone 5 sekund, to spowoduje większą ilość kliknięć i to, co jest ważne, tutaj wrzucamy opinie klientów. My tych opinii klientów mamy już dużo więcej, będziemy je dodawać też na stronę główną, ale zobaczcie, wideo, opinie nagrane w dobrej jakości, to jest klucz. Zobaczcie. Ela, powiedz proszę, jak Ci się u nas podoba pod kątem sprzętu? Spotykając Ciebie. Powiedz proszę, jak tutaj... I to znowu kwalifikuje nam klientów, bo musimy wiedzieć o tym, że konwersja nie jest za wszelką cenę. Jeżeli będziesz robić taką komunikację, która wygeneruje dużo leadów, ale z drugiej strony będzie handlowcy będą mieli problem później z domykaniem tych transakcji, to jest to efekt niepożądany. My chcemy mieć fajną konwersję, ale jednocześnie, żeby to były leady kwalifikowane, które dokładnie wiedzą, na co się piszą i żeby był wysoki współczynnik na rozmowach. I teraz przypuśćmy, że jesteś małą firmą, która gdzieś tam inwestuje sobie w marketing, zainwestowała w stronę, strona 2000 na WordPressie, jakiś składak, który się psuje. Przypuśćmy, że jakimś cudem przez 4 lata nic tam się nie wykrzaczyło, więc nie płaciłeś już nic, tylko hosting. I teraz tak, marketing. Jeżeli wiesz, że ja mam współczynnik konwersji na poziomie 10%, to zobaczcie dokładnie, jak to wygląda na danych. Tutaj mam reklamy na Facebooku swoje. I pokażę Wam, dlaczego to jest takie ważne. W reklamach też pomagamy, jeżeli będziesz potrzebował, dawaj znać i ogarniemy temat. I zobaczcie, mam tutaj dwie reklamy z tego miesiąca, to są dane.
73 zapytania wygenerowałem, tutaj 63, jeden zestaw, 10, drugi i pokażę Ci coś fajnego. Ten zestaw reklam generuje mi rozmowy telefoniczne za 12,95. Gdyby ten współczynnik konwersji był na takim poziomie, to płaciłbym 60, 70, 80 zł, tak? Bo jeżeli audytuję strony klientów, to często ta konwersja jest na takim poziomie. I słuchajcie, więc ty musisz wydać na przykład 10 tysięcy na marketing co miesiąc, razy 4 lata, bo stronę pewnie zmieniamy gdzieś tam co 3, co 4 lata, odświeżamy ją, żeby była bardziej nowoczesna, 48 miesięcy razy 10 tysięcy plus koszt wykonania strony, to się równa. I zobaczcie, tu mam za ten zestaw 12,95, ale testowałem też inne reklamy, w których jeszcze mocniej się komunikuję sprzedażowo. Te dwie nie działały, więc zawyżyły mi koszty, już je wyłączyłem, ale zobaczcie, jedna z reklam generuje mi telefony za 7 zł. 7 zł na usługę, która kosztuje 8 tysięcy netto, czyli tam prawie dycha brutto, 10 koła, z umowami na 6 miesięcy. Czyli jest potencjalna szansa, jak tych rozmów trochę poprowadzimy, że z 7 zł zamienimy ten ruch na 60 tysięcy. I teraz pytanie moje, czy jeżeli znasz tą kalkulację, czy nie opłaca się zainwestować w profesjonalną stronę? I liczmy, to jest wersja A, to jest wersja tania. I teraz wchodzimy na wersję droga. Wydaliśmy 20 tysięcy na stronę. Zapiszmy sobie. I teraz wydajemy na marketing 2 miesięcznie. Na marketing 2000. Byleny co miesiąc razy 4 lata, to się równa 48 razy 2000, dodać koszty strony 20 tysięcy. I policzmy te kalkulacje. Otwórzmy gdzieś tutaj kalkulator i zobaczmy, jak to wygląda na liczbach. 48 miesięcy razy 10 tysięcy, to się równa, dodać 2000, cyk. Przez 4 lata wydasz na marketing solidną kawalerkę. 482 tysiące na marketing poszło. Przypuśćmy, jesteś małą firmą, sobie tutaj wydałeś na marketing przez 4 lata, to jest tam 100 ileś tysięcy rocznie. Wersja druga. Wydajesz 2 i osiągasz taki sam efekt jak ci, tak? Bo oni mają 2% konwersji, a ty masz 10. I policzmy teraz tą drugą kalkulację. 48 miesięcy razy 2000 zł, dodać koszt strony 20 tysięcy. 116 tysięcy. To się równa 116 tysięcy. I zobaczcie, ci ludzie wydają 5 razy tyle kasy, co ci. Tak, możemy to podzielić gdzieś jeszcze. 482 podzielić na 116. No, ponad 4 razy. 4 razy tańszy marketing, 4 razy tańszy marketing, ponieważ oni mają stałe koszty marketingowe, bo Twoja strona działa dużo lepiej. I możemy też popatrzeć na moje koszty z ostatniego miesiąca. Ja wydałem, nawet mimo tych nietrafionych niektórych reklam, 1000 zł w tej chwili. Nie zwiększam tego, bo nie jesteśmy w stanie tego obrobić, bo to z każdą osobą porozmawiać, tu mamy ponad 70 rozmów już w 20 dni, więc na razie tej skali nie zwiększamy. I wnioski dla Ciebie. Co teraz się bardziej opłaca? Zainwestować w profesjonalną stronę, która będzie miała zarąbistą konwersję, która będzie podnosiła ceny, bo zobacz.
tak wykonana strona, ona buduje wrażenie takiej usługi premium. To sprawia, że my możemy windować stawki. Jeżeli masz jakiegoś składaka, tutaj jest moja druga strona, darmowarozmowa.pl. Zobaczcie, jak to wygląda i jakie robi wrażenie. Mając tak zaprojektowane strony, tak zbudowane landing page, mamy dużo tańszą konwersję. I tutaj jakieś opinie, jakieś statystyki, jakieś z telewizji, z konferencji, zarezerwuj rozmowę. I tutaj ścieżka jest inna. Tam idziemy na ilość leadów, rozmawiamy, uczymy się grupy docelowej i sprzedajemy. Tutaj konsultujemy ludzi przez kalendarz i spotykamy się na wideo. To jest alternatywna ścieżka dla firm usługowych, leadowych. Wybieramy jakiś termin i zobaczcie, co się tutaj zadzieje w kolejnym kroku. Pytamy o stronę www, w jakiej branży działasz, na czym Ci zależy, jakie są Twoje miesięczne zarobki. I dopiero wtedy użytkownik trafia sobie na stronę dziękuję. Oczywiście również Ty też możesz zgłosić się na taką rozmowę, gdzie sprawdzę, czy będziemy w stanie Ci pomóc zrobić taką stronę, stronę, która będzie robiła niesamowite liczby. Kliknij link poniżej i umów się na konsultację. Jeżeli budżetowo wszystko będzie ok, to myślę, że będziemy sobie w stanie pomóc. Pozdrawiam serdecznie.